Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw.pl. Witam na wieczornym streamku z RP-szków. Gramy dzisiaj w Rogue Tradera w uniwersum Warhammera 40 000 i będziemy raczej rozgrywać finałową sesję przygody Mroczna Granica, pochodzącej z oficjalnych materiałów do tejże właśnie gry. Ze mną są moi gracze dzisiaj w pełnym składzie. No dobrze, ze mną są moi dzisiejsi gracze. Wracając do tematu, jest Gula jako lord kapitan Santiago de Nuo. Hi lord to imperator. Jest jego pierwszy oficer, Matus, jako Anders Aleksandrow. Tak, to ja. Cześć. Jest z nami z powrotem Zajęczak po dłuższej przerwie. Miło mi. Jako seneszal. Regilis Quintilus Mantra. Tak, Regilis Quintilus Mantra. Jest Michał Ksaszers jako Magnus Jackson, mistrz Sternik. I trzeszczący nam dzisiaj na mikrofonie chórmistrz astropatów Quercus Robustus, czyli Arek. Cześć, zobaczymy, czy wylecą dzisiaj w powietrze jakieś głowy. Coś na pewno dzisiaj wyleci w powietrze. Jeszcze co, to się okaże. Dobrze, kto przypomni, co się działo na ostatniej sesji? No ja mogę. Dobra, to zanim ty przemówisz, jeszcze jedna kwestia, ponieważ na dwóch chyba ostatnich sesjach nie było Zajęczaka i nie było Quintilusa, ponieważ na pierwszej... No ja byłem na przedostatniej. No chyba cię dwie ominęły sesje. Na jednej byłem jako Magnus. A może na jednej. Tak. Byłeś za Magnusa. I prawie doprowadziłem jego postęp do szaleństwa, bardzo przepraszam, kolega, ale taki los. Więc muszę dokonać, ponieważ mamy dzisiaj Zajęczaka jako Regisa Quintilusa Mantrę, muszę dokonać małego retconu. I w ramach tego retconu zakładamy, że w lądowniku Akila zamiast jednego z żołnierzy dynastii Dnuo był właśnie Regis, z tym, że spostrzywany, nafaszerowany przez medyków różnego rodzaju painkillerami i temu podobnymi narkotykami mającymi mu przytłumić ból po odniesionych ranach wcześniej. No i powiedzmy, że zaczynasz z poziomem zdrowia na jakieś 3/4 twojego maksa, więc nie jesteś w pełni jeszcze wyleczony. Więc taki retconik. No i teraz Quercusie możesz przypominać, co się działo na ostatniej sesji. Ty właśnie wyszedł. Dobra, znaczy na ostatniej sesji, no cóż, na ostatniej sesji udało nam się szczęśliwie, chociaż nie tak do końca, wylądować ciężko, twardo, ale przeżyliśmy w większości przynajmniej, na stacji orbitalnej Xenos, która jest, kurczę, wielka jak Gwiazda Śmierci, a może nawet trochę większa. W każdym razie mieliśmy tam przygodę, po mojemu to jakieś roboty techniczne, ale generalnie nazwane to były jakoś kryształowymi pająkami, które mocno nas pokiereszowały, ale w końcu udało się przez nie przebić i dotarliśmy do mrocznej wieży, na której moja postać wykryła, że gdzieś tam na górze jest coś straszliwego i złowieszczego, emitującego energię psioniczną. No i teraz zbieramy się, żeby sprawdzić, co to jest. To tak w skrócie. No okej. Okay. No dobrze. Więc tak jak mówił Quercus, przeszliście przez kryształowy las i znajdujecie się u stóp potężnie wznoszącej się ku górze wieży zbudowanej z jakiegoś dziwnego rodzaju czarnego kryształu. Być może czegoś podobnego do bazaltu. Ciężko powiedzieć, wieża z tak bliskiej odległości, z tak bezpośredniej odległości okazuje się być znacznie, znacznie większa, znacznie wyższa, niż wam się z pozoru wydawało, kiedy lecieliście w kierunku tej światostacji, kiedy na niej nieszczęśliwie lądowaliście. Do tej wieży wiedzie szereg kamiennych stopni. W wieży widnieje wielki łuk portalowy. Nie widać żadnych odrzwi, które by zasłaniały wejście do tego przybytku. Gdzieś tam na górze migoczą światła, wysoko, wysoko, wysoko na szczycie wieży migoczą światła i co jakiś czas rozbłyski ciemnej energii, czarne błyskawice i takie fioletowo-wielokolorowe błyskawice energii rozbłyskają, przekazując ją samą między kolejnymi wieżami. Najwyraźniej jest to jakaś wieża przekaźnikowa. Przynajmniej tak się domyślacie. W tym całym dziwnym, wielkim, monstrualnym obiekcie Xenos. Co robicie? No, myślę, że mamy przed sobą samotnym centrum. To musimy być bardzo ostrożni. Tanie, jak już wspominałem,
Na górze jest bardzo silne źródło emanacji psionicznych, tak więc jakby, nie wiem, ale może możemy się spodziewać kolejnego paskudztwa, z jakim mieliśmy do czynienia na naszym statku, kiedy zaatakował nas ten artefakt. Wiesz, ja bym się raczej martwił, że tu może być jeden z tych panów z planu, którzy tą stację wybudowali. Chodźmy go zabić. No, koniecznie. Coś takiego nie powinno być. Chwała imperatora oczywiście. Ale musimy mieć oczy szeroko otwarte, bo kto wie, jakie tutaj pułapki dadzą się znaleźć. Dokładnie. Teraz zakładam, że wchodzicie do środka. Tak. Nie mam wyjścia. W jakim szyku? Ubezpieczonym. Ciężko zbrojni przodem. Ponieważ pamiętajcie, że część z was, znaczy część twoich żołnierzy tacha ciężką głowicę z torpedy, więc... Pewnie głowica z tyłu za nami. No. Albo tak gdzieś pod koniec, że jeszcze ktoś może tego ubezpieczać. Ja na pewno chcę iść za psionikiem i myślę, że możecie zauważyć, że szykuję też broń. Ja myślę, że tak w miarę z przodu, ale niekoniecznie pierwsza linia frontu, żeby nie było. No tak. I teraz już z bronią na podorędziu. No cóż, w takim razie, kurwa... Ja idę przodem, tak? No właśnie tak, ty idziesz przodem, ja też zresztą. Żołnierze do przodu, czterech żołnierzy na tył, żeby ubezpieczać i wchodzimy, tak? No, a ja będę was z tyłu ubezpieczał w razie czegoś. Zagłębiacie się w te mroczne wejście prowadzące do tego tajemniczego budynku i widzicie, że zaraz blisko jednego samego zaczynają piąć się schody. Schody, które najprawdopodobniej na zasadzie spiralnej konstrukcji pną się gdzieś tam wysoko, wysoko. Z bronią gotową do strzału, z wszystkimi zmysłami nastawionymi na odbieranie najdrobniejszych szmerów, jakichkolwiek zmian mających sygnalizować zbliżające się skądkolwiek niebezpieczeństwo i cały czas pamiętając, że gdzieś za wami jest kryształowy las, z którego może wyłonić się kolejna chmara tych cholernych, dziwacznych pająków. Kryształowych bytów, zaczynacie wspinać się do góry. Wspinacie się i wspinacie stopień za stopniem. Mija minuta, dwie, pięć. Zaczynacie słyszeć, że tych czterech żołnierzy niosących tą głowicę zaczyna się męczyć, dźwigając ją. Poprosiłbym was o rzuty na wytrzymałość. Za żołnierzy również ktoś już nie rzuci. Czysty tafles, tak? Mhm. Widzę, że na razie Regis nie zdał. No, to jest solidnie. Pytanie, czy Regisie, czy zostawiasz ten rzut, czy przerzucasz za punkt tego, za punkt przeznaczenia? Szczęścia, nie przeznaczenia. Wiesz co, za szczęście chyba nie, bo mam tylko 30, więc... Znaczy, tutaj nie ma szczęścia, tutaj jest ten, fate pointa, jak wydasz, to możesz przerzucić ten rzut. Ale mam 30, więc znaczy nie... Prawdopodobnie nie znam, no. Ja jeszcze za żołnierzy ktoś rzuci. Test? Po prostu? Tak. Też 3. Zarówno twoi żołnierze, jak i Regis dostajecie jeden punkt zmęczenia. Co daje wam, czyli tam fatig sobie na jeden ustaw, to daje wam minus 10 do wszystkich testów. Pniecie się tą wieżą wysoko w górę, mijają kolejne minuty, które układają się w kwadranse i po pewnym czasie nawet... Właściwie wszyscy z was już tak lekko, ciężej dyszący, zaczynacie tracić w ogóle orientację, jak wysoko jesteście, ile czasu minęło, od kiedy weszliście w to przeklęte miejsce. Spoglądam na zegarek. No, jesteśmy tu już. Spoglądasz na zegarek i wydaje ci się, że chyba minęło dobre 20 minut, jak się już wspinacie mozolnie w górę i nadal nie widać szczytu wieży. Ja jakoś tła. Tak, Regis już widać... że mimo tego, że nafaszerowany lekami przeciwbólowymi, ogólnie jakoś tam połatany, nie wygląda najlepiej. Żołnierze, którzy co jakiś czas zmieniają się przy noszeniu tej głowicy też, już niektórym pot srogo zrosił czoło, już tak spoglądają na swojego kapitana z pytaniem, długo jeszcze? Kapitan patrzy do góry, jak długo? Ciężko powiedzieć, bo to cały czas tak, wiesz, pnie się tak spiralnie, te schody pną się spiralnie w górę, więc widzisz ciągle tylko schody.
schody i czarne ściany żyłkowane jakimiś takimi fioletowymi żyłkowaniami na tym dziwnym krysztale, czymkolwiek jest ten materiał, z którego ów budynek jest zbudowany. W końcu docieracie na szczyt wieży. W końcu docieracie na szczyt wieży, gdzie widzicie dużą sklepioną komorę, poskręcaną i poprzecinaną fioletowym światłem, które przypomina światło, które rozświetla pozostałą część tej wyspy. Jednakże tutaj to światło wydaje się łączyć w jeden pojedynczy punkt, płonący gdzieś przy suficie nad waszymi głowami. Na podłodze i ścianach widać więcej tych niepokojących piktogramów, które swojego czasu przyprawiły Magnusa Jacksona o chwilowy atak niepoczytalności. Do tego podłogę zaścielają zasuszone szczątki ludzi oraz różnego rodzaju ksenos. W centrum komnaty, zaraz pod tym skupieniem światła, taka słaba, świetlista kulka, która otoczona jest pływającymi kryształami o takim kolorze wręcz bardzo ciemnego fioletu, unosi się tuż pod nim. Kiedy tylko wchodzicie, pasma takiej czarnej, ewidentnie powiązanej z osnową energii, zaczynają łączyć się z kolejnymi zwłokami na podłodze i wszystkie te ciała znajdujące się w tym pomieszczeniu zaczynają się podnosić. Dużo ich jest? Dużo ich jest? Kilkanaście w tej chwili się podnosi. Ale tak podnosi się jak ociężale, czy nie? Nie, to po prostu tak wygląda, jakby ta energia obejmowała te ciała i tak unosiła po prostu z ziemi. Okay. Musimy jak najszybciej to wysadzić. Ja prawdopodobnie na te słowa od razu już wyciągam bolter, ewentualne jeszcze spojrzenie w stronę kapitana, czy zatwierdza, a jak zatwierdza, to sruw jakąś największe zgrupowanie, gdzie najwięcej ciał obok siebie było tak podnoszone. To po prostu wypalił z tego swojego tego, tak? Granatnika. No, dobrze, to poproszę o rzut na inicjatywę w takim razie. Okej. Okay. W kombacie tylko na tokena swojego musisz kliknąć i w kombacie na inicjatywę rzucić. Biedni pomniejsi kościani strażnicy, mimo że wyrzucili 10, są wolniejsi od wszystkich z nas. Oprócz Quertusa Robertusa, który ma 8. No i wyszło 7. Okej, okay, dobra. To Magnus zdążył strzelić i dopiero od tego jest to inicjatywa, czy jak to robimy? Dobrze, Magnusie, strzeli, potem to jest tura. Okej, okay. Czyli rzucać ja na atak. Mówiłem, że zniotacza odciągam. Tylko się jeszcze ustawcie jakoś tak, bo to jest, ja tylko tak startowo ustawiłem, a tutaj jest wejście, jest to takie... Tu, tak? Mhm. O kurwa, co to jest? To coś takiego widzimy? To chyba się tworzy. To do tego strzelałem. Jak z aimem tutaj uznać? W sensie... No... Jako half full, czy... No nie wiem. Czy na żołnierzyku proste. No to normalnie wyciągnąłem, tak? Jeszcze kontrolnie. Mówię, muszę to poklepywać, nie? To jak jakby nic nie robię. Daj mi tego żołnierzyka bezpośrednio przede mnie, bo może będę musiał walić czymś, a ja balestorkiem. Od razu mam do tyłu. Wszyscy się odsuwają, tak? Nagle. Nie, aż tak. Spokojnie, nie aż tak. Dobra. I oczywiście za nami idzie to wszystko. Czy jak złapię za tą pieprzoną rakietę, to się przestawi cała, czy nie? Znaczy zaznaczyłem całą grupkę, nie? Trzału. To ja tak chodzi. Trafił to. No dobrze, no to trafiłeś. Oddajesz strzał, rzuć na obrażenia. Ja. Przy jednym sukcesie jedno trafienie, czy oba wchodzą? Ale strzelałeś serią? Semi-auto. Jeżeli, przy jednym sukcesie wchodzi tylko jeden pocisk, musiałbyś mieć dwa. Jasne. 15. Czyli o, jeszcze Righteous ten, nie? Tak. Righteous Fury to musi rzucić na Righteous Fury i wpisać taką samą wartość tego, 78 musisz wpisać. Bo ty do takiej wartości rzucałeś wcześniej. Na strzał, tak. No. Czyli no, 19 i 7, 26, tak? Dobra, 26. Oddajesz strzał do tego formującego się dziwacznego konstruktu. Pocisk z boltera eksploduje. Widzisz, jak ciała, które tam się łączyły w ten dziwny konstrukt, rozpadają się, ale zamiast paść na podłogę, to po prostu jakby rozpuszczają się w tej magicznej, dziwnej energii
i łączą się z tym. Zamieniają się po prostu w taką tą czarną energię i wędrują ku górze, ku tej, ku temu dziwnemu kryształowo-energetycznemu konstruktowi. Jak wysoko jest nad nami ten konstrukt? Ja jeszcze pragnę zauważyć, że Anders pieprzył zmiotacza ognia. Dobrze mu pamiętam. Tak. Jeszcze w tym samym czasie. Dokładnie. No to rzucaj. No chyba dostał. Za dwa sukcesy. Tylko, że tutaj sukcesy co mu dają? Dodają mu ewentualnie zamianę damage'u w kostce na wynik w sukcesach, jeżeli wypadnie mu jedynka. Więc rzuć na obrażenie. Za 15. Anders wypuszcza strugę rozżarzonej cieczy, którą oblewa z łączące się ciała, które w błyskawicznym tempie, ponieważ to były stare, zasuszone zwłoki, zwęglają się. Jednakże widzicie, że konstrukt nie przestaje się formować. Zmniejszyła się tylko ilość ciał, z których będzie się budował, lecz nadal się formułuje i widzicie i czujecie, jak w powietrzu rośnie taki ozonowaty zapach, tak jakby po burzy się formował i teraz jest Lord Kapitan. To ja wyciągam pistolet i strzelam w to. Konstrukt czy kryształ? Właśnie się zastanawiam. Czy ten kryształ jest fizyczny, tak jak widzę przez ten, czy nie? On jest częściowo fizyczny, częściowo energetyczny. To jest taka kula ciemnej energii, którą, wokół której orbitują takie ciemne kryształy. No to napierdalam w to z plazmy w tamto, no nie? Z przycelowaniem, jeśli mogę, tak? To daje mi... Co mi to daje? Weź mi przypomnij. Przycelowanie daje ci plus 10 do trafienia. No dobra, no to celuję i... czyli zajmę, tak? Alfa. Tak, z pół przycelowaniem. Czy on jest na moich bliskich? A to musisz sobie wymierzyć, bo in range. Point blank. To jest 1/4 zasięgu, a short range to jest połowa zasięgu. Ja mam... Pod nazwą jest... Lord Kapitan, ty jesteś gdzie? 30. No to do niego masz jakieś 12 15, metrów. No to 15, short range. Short range, tak? Mhm. Dobra. Semi auto czy full auto? Full auto. Czy ja mam full auto, czy nie mam? Jak mam tylko dwa na, w referencji dwa, to znaczy, że mogę mieć semi, tylko... Tak. Masz tylko dwa strzały na maksymalnie. Dobra, to rzucam. Żadnych innych modyfikatorów, żadnych. Dobra. Przerzucam to! W walce chyba się nie da. Da się, jak ma faint pointy, to może. No to wydaje jednego faint pointa. One mi wracają, no nie? Tak, bo tylko jak spalisz, żeby przeżyć, to nie wracają. Dobra, spoko, okej. To napierdzielam. Tylko, że wracają dopiero w następnej sesji. Dobra. No, dostał tam, gdzie miałby głowę. No dobrze, to rzucaj do obrażenia. Jeden trafił, no nie? Przy 1,7? Tak, jeden sukces. To dostał za 14 z penetracją 6. I w sumie za 20. Czekaj, czy on ma jakiś pancerz właśnie w ogóle, muszę sprawdzić. Tak, ma pancerz, ale taki pancerz, że w sumie... Moja penetracja go pewnie zjada do końca, no nie? I dostał za 14 punktów. Nawet za 16 dostał. Krzyczę, Quercus, za! Napierdalaj w ten kryształ, z czego tylko możesz. Yes, sir. Już, sir? Dobra, teraz jest znowu Anders. To ja robię to samo, co kapitan, tylko z miotacza. I mam też 12 metrów, a ja mam na długim, więc mam 10 zasięgu. Tak? Mhm. Nie, to ja mam 10 zasięgu, to nie dosięgnę. To musisz podejść, jak nie jesteś w zasięgu. Musiałbyś podskoczyć, no. Pół akcji zużyć na ten, a pół na walenie. No pół, bo dojdę tutaj. Tutaj do środka strzelamy do tego cholerstwa. Powtarzysz, czy nie? Poprawię sobie to. Nie trafiłem. Wytacza, nie? Czyli tak, Anders, znowu uzupełniły mu się tam pojemniczki, które wydzielały te kolejne porcje palącego płynu. Naciska spust i struga, tak, promitium i struga rozpalonego promitrium wystrzeliwuje, ale ta czarna energia robi taką... Tak rozsuwa te ciała wszystkie na boki i po prostu ten strumień przelatuje przez tą dziurę utworzoną w ten sposób przez ten konstrukt, który ewidentnie ma jakoś w sobie zaszytą złośliwą inteligencję i gdzieś tam przelatuje w dalszą część tego pomieszczenia i widzicie, że gdzieś tam z tyłu w filarze fioletowo-niebieskiego światła wisi sobie robak Psycharus, który porwał wam statek i doprowadził was w to
przeklęte miejsce. Teraz jest pomniejszy kościany strażnik. To może niech nie idzie po swojego tatusia. Widzicie, jak konstrukt rusza się z miejsca, podlatując bliżej was. I teraz tak, nagle to ozonowe, ten ozonowe takie uczucie, ten zapach zaczyna się jeszcze bardziej nasilać, słychać takie trzaski i kilka ciał zostaje takich, takimi błyskawicami energii naładowane i zaczynają wirować coraz szybciej wokół tego energetycznego, kryształowego konstruktu i po prostu na momencie ciskane są te ciała prosto w was i będą was uderzać. Zaczniemy najpierw od, jest najbliżej Anders, więc Andersa pierwszego. Mogę unikać tego albo coś? Tak, jeżeli trafię, to tak. W sumie właśnie, czy my jeszcze tam za oddziały rzucamy, czy nie? Bo tu w sumie... Tak, jeżeli ten, tylko nikt nie dodał, nie rzucił na za inicjatywę za oddział. Żaden. Dobra, i teraz tak. Ten nie trafiłem, bo rzuciłem 62 na 58, więc... Anders, jakimś cudem udało ci się uniknąć tego ataku. Teraz atakuje ten oddział. Nie zapomnij, że ich jest tu trzech. Tak, no, ale... Zwiększone. To musimy za inicjatywę rzucić. No to rzućcie. To ją zamknę. Widzę tak, atak zmisował, dobra. Czyli ci twoi żołnierze są na tyle przytomni, że udało im się uskoczyć przed tym atakiem. Okej, dobra, czyli ja ich przeniosę, bo ty teraz rzuciłeś 10. No, oni będą mieli drużynową inicjatywę 10. Ale to są, mamy dwa zespoły. Więc... No tak, tylko że oni są przypisani do jednej karty, więc za każdym razem jak rzucasz to... Dobra, to teraz Magnus, będziesz musiał przeżyć ten atak. Fajnie określiłeś to. Pytanie ewentualnie, jeżeli trafi, to czy mogę dodować? Możesz, tylko że on ma 5 stopni sukcesu, więc będziesz musiał przebić go w sukcesach. Domyślam się, bez znaczy, modu. Nie, czekaj, dobrze mówię? Zaraz, sprawdźmy w zasadach. Mamy tam na Discordzie zasady, uniki, atak, uniki. Tutaj nie ma nic, ale musiałbyś przebić ten wynik. Dostaniesz teraz. Zabij mnie. Zabij mnie. 23 obrażenia bez penetracji. Bez penetracji, dobra, ale na tym 8. Na co to jest w ogóle? A, body. W ciało i to jest ten impact, no to czyli to są uderzeniowe. To mam 0 życia. No to 0 jeszcze nie umarłeś, nie? Jesteś już, więc... Któreś ciała pofrunęły w kierunku Magnusa i po prostu z dużą siłą gdzieś tam uderzają go i ta energia tak nimi rusza, tak jakby one... były lekko zanimowane i gdzieś tam po prostu jakiś chyba zasuszony Eldari tłucze go jakimiś kopniakami, pięściami. Widzicie, jak Magnus tylko się próbuje zasłaniać, ale nie nadąża i dostaje raz z kopa, raz z pięści. Tylko i po tym ciało gdzieś tam odfruwa i łączy się z powrotem z tym wirującym tornadem. Widzicie, jak Magnus już praktycznie ledwo stoi na nogach, a w miejscach, gdzie nie miał pancerza, jest po prostu, już widać, że gdzieś tam z rozbitych wargi nosa cieknie mu krew i ogólnie nie wygląda to dobrze. Teraz będzie Santiago. Jeszcze Quercus Robustus. Ale w sensie, że będziesz atakowany. Ma obszarowe ataki, a atakuje was wszystkich naraz, tak jakby. I jeszcze widzę, że mam jedynkę, to jest krytyczny. Dobra! Możesz próbować tego unikać, ale no jedynki chyba raczej nie unikniesz. A ile ja mam uniku? To jest skillsa, no nie? Chyba tak? Dodge. To musiałbyś mieć dodge tylko. Nawet jak wyrzuca jedynkę, to mi się nie uda. No, jedynkę to... musiałbyś wyrzucić, żeby tego uniknąć. Tak samo jak oni. Tak, mniej sukcesów by było. Proszę cię bardzo. Dobra, to damage. I mam Righteous Fury jeszcze do tego. Czekaj. Mówię, że nie żyję. Nie no, masz pancerz jakiś, nie? Od mam tego... pancerz, ale nie zapomnij, że dostaję jeszcze krytyka. Righteous Fury jest na 58, no może nie trafi. Na ile ran schodzisz? Na minus 9. Na minus 9. Na minus 9 trafiony zostałeś w co? W prawą nogę. Nogę. Ja mam 10 chyba na tym, na nodze. Nie, 7, 11 na nodze. Podstawowa to jest na dole, a wyżej w tym pancerzu masz to, co ci daje pancerz i to się sumuje do siebie. Czyli 18, tak? Nie, czekaj, jak 18? Aż tyle to na pewno nie masz. To niemożliwe. Nie, to raczej to na dole jest sumowane. To na dole jest sumowane. To mam 11. 11 masz na... Za 18 to jestem na minus 4. 4. Na minus 4 jesteś, tak? Mhm. Leki 4, zaraz ci zobacz, wyświetlimy ci. Dostajesz 3 poziomy zmęczenia i dzielisz swój ruch przez połowę
na 4 rundy. Czyli no, możesz się tylko ruszać o half move teraz maksymalnie. Te ciosy w twoją stronę po prostu poleciały jakieś zwłoki jakiegoś ksenosa, nie wiem co to było, czy to był... Może nawet wolisz nie wiedzieć, co to było. Miało szpony, miało wielkie pazury i zębiska. I po prostu te szpony po prostu zdarły ci jakby z nogi twoje opancerzenie. Płyty pancerza gdzieś po prostu pofrunęły do tyłu, mało nie zabijając w locie jeszcze jednego z twoich żołnierzy, którzy tam pilnują tej głowicy. I po prostu cios praktycznie przeszedł cię aż paraliżującym bólem, mimo tego, że byłeś chroniony. Doga napierdala cię tak mocno, że przez 4 rundy będziesz ledwo... No praktycznie stoisz tylko na jednej nodze, bo dostałeś w prawą, tak? Dostałeś w prawą czy w lewą? Dostałeś w prawą nogę, więc stoisz, bardziej teraz opierasz się w tej chwili na lewej nodze, a prawą tak ledwo, tylko wiesz, nad ziemią lekko unosisz, bo cios był tak mocny, ale jeszcze się trzymasz, tylko jesteś na 0 HP jesteś w tej chwili. Znaczy na minus 4. I teraz jest jeszcze atak w stojącego za tobą grupkę żołnierzy. I nie trafiają. Potem jest atak w Quercusa. Trafia. 10, więc jeśli masz unik, możesz próbować. Słuchaj, zagłuszyłeś wszystkich. 16. Prawe ramię. Znaczy to jest na razie trafienie. Czy unikasz? W ogóle masz unik, czy nie masz? Nie mam uniku. Chyba, że po prostu na goły ten... Ale unik jest w zwykłych skillsach w basicach? Tak. W basicu na połowę. No to możesz rzucić tak po prostu, jeśli nie masz go wyszkolonego i wtedy rzucasz na połowę swojej zręczności. Więc szanse masz nieduże, ale zawsze masz. No mam. No ale niestety ci się nie udaje. I obrywasz obrażenia. 30 plus Righteous Fury. Prawe ramię? 30? Ale nie dostajesz nic z Righteous Fury, więc dostajesz 30 minus swój pancerz. 30 minus mój pancerz prawą rękę. To masz tam wartość na dole pod tym 11 poza 20. Moja łapka ma 7, a pancerza ma 4. Znaczy to w sumie pewnie masz 7. W sumie, nie? To jest łącznie. 4 pancerza i 3 toughness bonus masz. Masz toughnessa pewnie 30 parę. Czyli 22 obrażenia dostajesz, tak? Znaczy 23 obrażenia. Wiesz, że nie, że go zabiłeś? Uh-huh. Ma fate pointy jeszcze. Ma fate pointy chyba. No mam. Tylko, że no to tak chyba został smarowany, no. Znaczy no, 11 minus 23 to jest minus 12. No minus 12 to by cię pewnie, czekaj, to jest w prawe... To jest ręki. To jest w rękę, tak? No to zaraz, co by się stało? Beatrice by się ucieszyła. Tak, no to jest to śmiertelne, bo to zostaje ci po prostu urwane. Tak, jeszcze do tego bardzo pięknie wszyscy 2 metry od niego odnoszą, ma 4 impact damage. Ale minus pancerz, a 2 metry to jest sąsiednie pole, więc tylko jeszcze Seneschal by dostał. 4 obrażenia, ale minus pancerz, więc może pancerz go obroni przed tym. To wygląda tak. Ale też w prawe ramię. Nie, to już po prostu... W ciebie po prostu uderza, nie? Ale myślę, że masz 4 pancerza raczej. Mam 3. Ale ogólnie? Czy stawmy z bonusem? Okej, to 3, ale teraz mam 2, bo mam zmęczenie. Ale nie masz żadnego pancerza jako Seneschal? No mam ten ksenomesz lekki i... No to ile on ci daje pancerza? 3 To jest ta wartość na dole, pod tymi w nawiasach liczbami, w zakładce armor. Tam masz sumowany właśnie armor z pancerza i armor z toughness bonusa, czyli toughness bonus. Tylko, że on zaznaczył sobie fatygę, ale nie zaznaczył sobie, jaki ma poziom fatygi. Okej, dobra. To gdzie mam to wpisać? Już ci zaznaczyłem. A, okej, dobra. Ale nie wiem, dlaczego ty masz, że masz 3 armora ogólnie? Nie, tak jakbyś nie miał toughness bonusu. Czy ty masz toughness bonus wpisany? No nie masz toughness bonusa wpisanego. No. Urwana ręka Quercusa Robustusa to po prostu uderza w ciebie, ale po prostu opada. Z Quercusem to wygląda tak, że Quercus obrywa po prostu też szponami jakiegoś martwego ksenosa i jego ręka właśnie zostaje oderwana od ciała, krew chlusta strumieniem. I siła jego uderzenia po prostu wyrywa Quercusa i rzuca go z tymi jego metalowymi nogami, rzuca go po prostu na ścianę,
i on tak spływa po tej ścianie, taka krwawa smuga zostaje na tym czarnym. Markus, to jest moment, w którym możesz wydać ten punkt, tak? Zanim jeszcze dostałeś, żeby było zabawniej. No, jeżeli spalisz ten fate point, to... Unikniesz ciosu. To tak, możesz... Tak jakby tego nie było, no. No dobra, to spalę, no. Tylko to już spalisz na stałe, w sensie. No wiem, a czekaj, ile mi zostało? Gdzie to szukamy? Pierwszym razem spaliłeś, jak ci urwało nogi. No. Fate pointy są na... Skills. Zaraz pod weapon skills. Po prostu dajesz minus przy tym fate pointie i tyle, nie? Ile tam? Pewnie jeden ci został, albo max, albo zero, bo nie wiem, ile miałeś na starcie. Fate points. Dobra, miałem 3. No to masz 2. To mam 2, tak. To masz 2. I czy ja też mogłem tak wydać, czy nie? Tylko, że jest sens, skoro jeszcze nie umierasz? Wydaje się, że to lepiej w chwili śmierci wydać, nie? Dobrze, tylko, że kurwa teraz wpadnę na te minus 12, tak? Znaczy teraz to no, będziesz miał minus 40 do rzutów przy ten, więc będzie ci musiał Matus, ten, Anders ci będzie musiał pomagać. Dopingując cię. I teraz jeszcze Seneschal dostanie, bo Seneschal jeszcze nie obrywał. I Seneschal żyje. Nic mu się nie stało. I teraz jeszcze też, ponieważ w zasięgu tego działania znajdują się zarówno pilnujący głowicy, więc jeszcze oni. Pierwszy dostaje 18. To go chyba ściąga z planszy. Nie, niekoniecznie. Oni mają pancerza. Ile mają pancerza? No mają wojskowy pancerz, a to są chyba siódemki, czyli są na jednym punkcie życia. A, w sumie co on dostał? On dostał w ciało, no to na ciele mają nawet 10 punktów pancerza w sumie. No. Więc dostaje ile? 8, tak? 8. Dobra, czyli ten dostaje minus 8. Teraz w drugiego trafia. Dobra. 24. Nie, to on ma 5 punktów życia. Znaczy to jest, akurat mówiłem o tym na razie. No to tego nie ma, no. Ten zostaje rozsmarowany. Teraz dopiero trybogłowy dostanie. Dostanie. I to też rozsmarowuje nam tego. Go wywaliło. 16 minus pancerz jego. Popatrzmy, jaką Aurora miała ogólnie pancerz. 8, czyli dostaje 8 obrażeń. Czyli jest 3 na minusie. Wasz mechanikus też pożegnał się z tym światem i zostało jeszcze tych dwóch z tyłu. Dobra, następnego nam rozsmarowałeś chyba? 26. Jest na 2 punktach życia. Na minus 2. Znaczy, czyli też rozsmarowany. Mhm. I ostatni? Nie trafia. Nie trafia, więc ten jeden żyje. I teraz jest koniec tury kościanego strażnika i teraz jest Magnus Jackson, który... Jakimś cudem jeszcze się trzyma. Czekaj, nie. Jeszcze ja nie wypuszczę. Nie, jesteś siódmy, masz 7, a Magnus ma 10, więc jeszcze nie jest twoja kolej. Okej. A potem są jeszcze żołnierze. Potem są jeszcze żołnierze, którzy dobrze strzelają, więc mogą... Myślałem, że Magnus już wykorzysta swoją, ale okej. Ja nie będę uciekał, bo to widzę, że nie ma sensu. Będę po prostu, jak już stałem z tym boltem, nie udało mi się uniknąć, to pruję dalej w to cholerstwo. I co, teraz już wszedł w point blanka, ale i semi-auto. No i nie trafiasz, bo rzucasz 99, jeszcze broń ci się zacięła. Powtórz! Tak pewnie zrobię. Bo to aż do przesady było teraz. No. Dobra, lepiej. I ciśnij. Ile wlazło? 5 stopni sukcesu, czyli 2 strzały wchodzą. 2 strzały, no. Nie za dobre rzuty. 17, no i 4 penetracji. To akurat pancerze ma 4, więc wchodzi mu 17 obrażeń. Prujesz tam z tego boltera, rozszarpując kolejne ciała, ale widzicie, jak martwi wasi żołnierze zaczynają być obejmowani czarną energią rozchodzącą się z kryształu i powoli ich ciała się przesuwają po podłodze w kierunku centrum i kościanego strażnika. Teraz jest żołnierze teraz. Żyją jeszcze. Anders, czynia honory domu, znaczy strzelaj. A, dobra. Masz 2 żyjących pojedynczych i 2 oddziały, czyli w sumie 4 ataki masz z nich. To będzie strzelał do komba, to ranger, weapon, auto do amunicji, monstopper. 200 metrów, a do czego ja strzelam to w ogóle? Tego kościanego? Tak, roznieś to królestwo, bo nas rozniesie. To atak drużyną, tak? Drużyną atak bez aima? Zajmam. Zajmam oczywiście. Nie, half aim musi być, bo z kolejnym zajmuje całą turę. Cały może nie dożyć. To jest short. W celu. Rzuć obrażenia. I pomnóż razy 3. Czemu 3? A, tak.
To jest 6 hitów? Tak. 18 i tutaj jest 11, 11, 22, 39, 8, 40, 50, no to ja liczę z penetracją, 53, 53 obrażenia, okej. Okay. Bo dopiero pierwszy oddał. To był pierwszy strzał? No bo jeszcze ten drugi oddział jest, trzeba ich ostatecznie rozpierdolić. Drugi oddział zaczyna siać po prostu seriami, prując do wszystkiego, co tylko się da, do rozczłonkowując kolejne ciała, strzelają do tych żołnierzy, którzy po podłodze są wciągani w kierunku owego dziwnego bytu, żeby zasilić tą umarłą, ale zanimowaną armię. I sieką, flaki fruwają, krew tryska z tych, których jeszcze może tryskać, albo po prostu te fragmenty ciał gdzieś tam rozpryskują się po całym pomieszczeniu. Tylko słuchać huk wystrzałów, błysk broni i zapach wojny w powietrzu. Czy on upadł, czy nie? Po prostu zniknęła część ciał, które zasilały ten konstrukt, ale jeszcze ciągle funkcjonuje. Jeszcze drugi oddział, bo to był na razie pierwszy. Ups. No. Można przerzucać za załogę? Nie, bo oni nie mają fate pointów. Więc drugi oddział... No ale to tak się nie da. Więc drugi oddział po prostu naciskają spust, ale gdzieś tam chyba nie doczyścili broni, bo nagle tylko takie klik, klik, klik i tak się patrzą po sobie bezradnie, kiedy ich broń niestety nie strzela, więc tutaj zmarnowany atak masz. Jeszcze na dwóch pojedynczych strzelają. Trafienie. Dwa trafienia masz, bo dwa sukcesy. Tak, no bo dwa sukcesy. 8 i 10, 18 minus 4 to jest... Nie mów, że to jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Drugi z żołnierzy. Kolejna seria kule gdzieś tam poleciały, rozrywając kolejnych martwych ksenos. W łeb. Tak, tutaj wszystkie 6 trafień. Więc tamten chyba żołnierz zmotywowany śmiercią swoich przyjaciół. 6 razy 3 to 18, i tutaj mam 13, 10 to jest 23, 8 to jest 32 i 9, 41 i 18 to jest 59. 59 minus 4 to jest 55. Piznął pojedynczo, o, żołnierz, no. Jeszcze tutaj już to coś jeszcze funkcjonuje, ale już naprawdę niewiele ciał fruwa wokół niego. Ten wir zniszczenia się zmniejszył znacząco po tym waszym ataku. I teraz został Quercus. Dobra. No to tam bezpośrednio w istotę, ale nie tą, nie że tak powiem, tego konstrukta. Tylko spróbuję dosięgnąć, że tak powiem, tego, co to robi, tak? Za pomocą psionicznego krzyku. Mhm. I teraz decyzja, że tak powiem, na spokojnie, czy na pełnej jak uważacie? To ty decydujesz. Tak, tobie rękę uwało. Dobra, tylko że jak ja to zrobię na pełnej to mogą się dziać różne dodatkowe rzeczy. No to teraz pomyśl, gdzie jesteśmy. Ty to chcesz odpalić. Tutaj na pełnej kurwie, czy nie? Zaryzykuj. Gorzej chyba bardzo być nie może, nie, przynajmniej dla ciebie. Nie, może nam ściągnąć tylko jakiegoś demona z osnowy, jeżeli źle pójdzie. Okay. Tak, ale to raczej rzadko się dzieje, raczej... Dobra, nie na pełnej kurwie i tyle. Tak zwyczajnie. No ale niestety zawodzi. No, to przez to, że to jest tak po prostu syfiasto, no. Przerzuć. Ale to już ostatni będzie. Dobra, to przerzuć. No. O. Więc gdzieś tam jeszcze masz dziwne jakieś w głowie takie wizje ci się pojawiają, jak się patrzysz po tych piktogramach i po tym szaleństwie i zniszczenia, jakie tu się dzieje. Gdzieś tam wiruje w głowie, więc zabierasz wdechu, żeby wydobyć z siebie ten krzyk. Ale to raczej niewielki. Tak, taki niewielki okrzyk. I ta fala soniczna gdzieś tam idzie, uderza ten zbitek kryształów i energii, ale one tylko jakby na moment, na sekundę jakoś zawirowują szybciej, ale tak jakby nie widać żadnego efektu na tym. Mistrzu gry, czy ja mogę mnie jakoś, nie wiem, czy my mamy jakieś coś, co wyłącza mi ból albo coś takiego, czy nie? To co oberwałeś, to nie da rady tego wyłączyć. To już masz takie, ten... Przedśmiertne... Tak, teraz jeszcze Regis tutaj jeszcze coś może zrobić.
Okej, okay, więc myślę, że ja chciałbym wycelować i strzelić w ten konstrukt. A może raczej w ten ciemny krzyż, półkryształ. Słyszałeś, w co celuję, tak? Tak, no to rzucaj. Okej, okay, tylko że mam dwa pistolety, więc mógłbym wystrzelić z każdego z nich jako osobny atak? A nie, bo przycelowałem, więc... No jak przycelowujesz, to tylko z jednego możesz. Okej, okay, dobra, to ja zaraz zobaczę. No to będzie MacGyverus, bo ma 90 metrów i rzucam na atak. I to jest na dać na half czy na full aim? Alpha. Na half, bo na full to poświęcasz całą rundę na ten, okay. Do następnej mógłbyś strzelać. I na to jest short range. Jak masz 90, to być może nawet kurwa jesteś na tym drugim. No czyli na shortcie. Nie, na point blanku, jeżeli masz 90, okay. Masz 90, tak? Tego chyba to... tak, to znaczy muszę sprawdzić jeszcze, ale wpisane ma 90, to in range. 9 metrów, czy my jesteśmy point blank. Od niego? Słyszysz? I szugrę? On jest od niego 12 jakieś. Dobra, czyli dam na short range. I czy to twoja broń strzela serią, czy nie? Nie, to jest zwyczajny pistolet, rate of fire shot 3-0. Czyli trzema kulami. Czyli single shot. Nie. Masz coś, co może w ciągu rundy wystrzelić trzy kule. Okej, okay, to... MacGyverus, no masz pojedyncze strzały i masz semi-auto na trzy kule maksymalnie, nie? No. No to bierz semi-auto. To biorę semi-auto. Dobra, to ja dam other modifiers 0, bo mi się już fatyga zliczyło. Znaczy, no, fatyga ci odlicza już, tak. O, no i niestety nie trafiasz, chyba że... I to jeszcze z zacięciem się pistoletu, chyba że wydasz fate pointa, żeby to przerzucić. Wydam fate pointa. No to przerzuć. Dobra, to ja przerzucę i muszę te same ustawienia. DPK. Linie krajoznawcze DPK Żuraw. Zapraszają na Trafiłeś jedną kulą, więc rzucasz tylko obrażenia za jedno trafienie. Okej. Okay. Ile miałeś w teście ataku? Jeden sukces, więc to nic ci nie daje, więc ty rzucasz tylko jedno obrażenie. Trzy w sumie, ale to się... Trafiasz w ten kryształ, ale trafiasz, ale widzisz po prostu jak kula po prostu robi takie piu i się odbija od tego, nie? I to by było na tyle z ciebie. Runda kolejna i jest Lord Santiago. Strzelam do niego. Co kurde? Może mi się nie udać, może mi się udać. Nigdy nic nie wiadomo. No i plazma pistol. Powtarzam, mam jeszcze dwa punkty. No, weszły dwa, tak? Z tego co. Tak, mówię. Tak, weszły ci dwa. To ten trailing to mam zaznaczyć, tak? Żeby to rzucić? Co masz zaznaczyć? Multi-hit. Nie rzuciło damage'u mi tak jak trzeba, widzisz? 20 i 18, 38. Ja wiesz w co walę, no nie? No wiem w co walisz. No, w kryształ. Strzelasz ze swojego, lekko drgającą ręką na tej, stojąc na tej jednej zdrowej nodze, wymierzasz i naciskasz spust, lecą dwa bladoniebieskie pociski, które trafiają w kryształ, plazmowa energia rozchodzi się po nich, ta czarna energia jakby przygasa na chwilę, dwa z tych kryształów się topią, wyparowując, ale po chwili ta cała korona energetyczno-kryształowa wraca z powrotem do tego dziwnego wirowania i rozsyła kolejne jakieś wyładowania czarnej energii do zwłok, które tutaj jeszcze pozostały, jeszcze do końca go nie zniszczyliście. Anders Aleksandrow. Ja próbuję to samo, co przedtem. Miotacz. Jedziemy. Ty też walisz do kryształu. Tak. Trafiasz. No. To mam zupełnie wrażenie. 10. Gdzieś ci się chyba paliwo, promitium ci się kończy w tym flamerze, bo tak nacisnąłeś spust, ale taki jakiś powiedzmy taki niewielki żyk ognia z tego tylko strzelił, tak się patrzyłeś na tą broń. Co jest? Niewiele to zrobiło temu bytowi i teraz on, więc Andersie, czas na ciebie znowu. Trafiam. Próbuj przerzucić. To tylko 1,07 sukcesu. No 51 na 58, więc trafiam, ale no, ledwo co. A uniku nie może? Możesz. Mogę dobrze zrobić.
No może dobrze zrobić, bo nie używał wcześniej. I rzuciłeś ile? Czekaj, 29 na 36, więc udało ci się, bo to jest ten sam poziom, więc unikasz tego jakiś. Anders po prostu jest niewzruszony, chyba ten, łaska imperatora spoczęła na twoim namiestniku, Lordzie de Luvo, dzisiejszego dnia. Tak, teraz tego atakujemy. I ten oddział nie obrywa, Magnus. Pędź swoją powinność. Nie, ten przycisk. A nie, dobra, ten przycisk. Ten przycisk, no, 13 wyrzuciłem. No to spróbuję ten, spróbuję dodżować, no bo... Ale... Wyrzuciłeś 57, to nie, to dostajesz. Będziesz chyba musiał spalić fate pointa, coś czuję. Jeszcze Righteous Fury. Tak, coś czuję, że muszę spalić. Wiesz co, TPK jak się patrzy. 14 i kolejne Righteous Fury. A, czy... Nie rzucaj, bo ja to wybawię. I kolejna Righteous Fury. I kolejna Nie, czekaj, dobra mówię? Nie, spokojnie. Nie, dobra, ale już. Spokojnie. To ten, spada mi limit fate pointów, tak? I ten aktualnie posiadany o jeden. Tak. I uniknęłeś. Jakimś cudem unikasz tego ataku. Teraz... Przepraszam, jak ja zrobię to samo, to będę miał te fatigue, czy już nie? Będziesz miał, bo to z poprzedniego. Teraz ty, Lordzie, de Nuvo. Dobra, dawaj. Czy ustoisz na tej jednej nodze, czy nie? No dobra, wydaję faint pointa, ja jestem na minus 4, tak? Teraz żołnierz za tobą. Jego znowu nie trafi, nie? Tym razem go trafi. Trafiam. Oni mogą unikać? Nie mają dodża. Inflict 18 damage minus pancerz. Co on dostał w body, tam ma 10, czyli dostaje 8 pan obrażeń. Twardzi ci twoi żołnierze, twardzi od was. Się rzuca w nas czymś takim. Quercus po raz kolejny. Znowu! Ale ja mam tylko 58 na atak, ja nic tutaj, wiesz, nie mam jakichś super takich statystyk. Ale ten roll po prostu, ataki w nas, to kurde w obrębie dziesiątki rzuty. A taki. Dwójkę wyrzuciłem teraz. Ale wrzuciłeś dwójkę, wcześniej była szóstka, jedynka, więc dziesiątka. Więc w Quercusie raczej nie unikniesz tego. 28 obrażeń minus pancerz. Nie, dobra, ostatniego palę. Palę ostatniego. Ostatni fate, czyli unikasz tego, tak? Okej. Okay. Tak. I teraz tak, Seneschal jeszcze zostaje. Mam jeszcze 4, więc jeszcze 4 jego ciosy przeżyje. Co dostaje, czy... Nie wiem, ciebie nie trafia. Jesteś chroniony. Okay. Teraz tego nadpoczętego żołnierza. Nie trafił. Teraz tego ostatniego tu. Trafia i 17. To raczej... Nie, czekaj, on ma tam pancerza. 10. Nie, na nodze nie ma tyle. Na nodze ma 8, czyli 9 obrażeń dostaje. I to jest tyle z tego kościanego strażnika. I teraz jest Magnus. Ja niewiele chyba wyłamując się dalej będę do niego próbować pluć. Do niego, tak. Czy w ten jebany kryształ? No jeżeli w sumie faktycznie jest w zasięgu i wszystko zbiera się koło tego kryształa, jest w zasięgu. Może dostanie odłamkami tam czy też ciała. Więc nie, czy w sumie właśnie, jak on mi zasłania, to nie mogę wstrzelać w ten kryształ, czy... No on ci nie zasłania, bo ten kryształ wisi pod sufitem tak jakby. A to rozpierdzia i trzeba całą tą komnatę. Czyli w kryształ. Niech będzie. To chyba na short range'u. Wyrzuciłeś 90. Możesz przerzucić? Mam jeden faint point. No to wyrzuć, przerzuć. To wiesz, każdy atak... Nie możecie mu pozwolić dążyć do kolejnej rundy. No dobra, to przerzucam, ciul. Co to jest, okej. Okay. No! No. Okej. Okay. Ile dostałeś? Wow. 11 i 19, 30 minus pancerz, czyli 26. Nie no, 20. No w sumie tak, z penetracją to tak. Tak. Odłupał kolejne dwa kryształy z tej korony, które spadając rozwiały się w powietrzu, ale ciągle jeszcze. Ile zostało? Kryształów? Jeszcze zostały dwa. Krzyczę w kryształ! Teraz po Magnusie jest żołnierz któryś. Żołnierze, no. Żyjący jeszcze. Anders, czy honory? Mają zasięg skrócony, czy... Chyba na krótkim zasięgu są. Wszystkie wlazły. 6. No okej. Okay. 6. To jest razy 3 będzie. 6. Wszystkie 6. To dawaj.
Dobrze, więc jak to wygląda, jak ci żołnierze zaczynają sypać, to do tego... A wiesz, to razy trzy mnożysz. Wiem. No, ale wszystko to jest razy trzy, no. Opisuj, Anders, jak to wyglądało. To jest jedna pierdolet. Ale ci rozpierdolili, no. Tak, chmura pocisków po prostu leci przez pomieszczenie, uderzając w ten kryształ. Kolejne trafienia powodują kolejne rozbłyski energii. Część z nich gdzieś tam znika w tej czarnej kulce. Część uderza w kryształy. Niektóre się od nich odbijają, niektóre je uszkadzają. W końcu te kryształy też rozpryskują się. I w momencie, kiedy rozpryskuje się ostatni kryształ, to ta mała czarna kurka energii zaczyna coraz szybciej wirować. Wiruje. W końcu robi takie... jakby tak się zmniejszała swoją objętość. Potem słuchajcie, czujecie jak taki ten rosnący znowu zapach ozonu w powietrzu i ta kulka tak rozbłyskuje w oślepiającym takim blasku i jeszcze wszyscy dostajecie D20 obrażeń energetycznych. Serio? 18 minus pancerz. Co? Jestem na minus 12. Dawaj. 10 minus. Ale pancerz ogólny, czy pancerz w jakimś miejscu konkretnym? No, to są ogólnie, nie? Ten, bo tutaj jest to ogólnie eksplozja, nie? Jestem na minus 11, tak. 18. Czy ja już nie żyję? No, jak masz poniżej, jak już ci spadło na minus 10 lub więcej, to już nie żyjesz, tak. Dobra, bo ja mam na 5. To mam minus 5. Minus 5, dobra, czekaj. Tak, bo mam 8 obecnych, a dostaję 13 bez pancerza. Dobra, to body 5, to już ci zaraz powiem, co dostajesz. Zostajesz po prostu ciśnięty, musisz test plus 0 na zręczność rzucić, żeby uniknąć poparzeń. Kolejne 3 poziomy zmęczenia dostaniesz. Okej. Okay. No i po prostu zostajesz ciśnięty na podłogę i tracisz przytomność. No bo dostajesz już kolejne 3 testy, 3 poziomy zmęczenia, więc raczej już powyżej twojego bonusu z toughnessa. Widzę, bo mój limit to 2 i 4, więc ja miosnęło mną jak szatan i dostajesz taką po prostu błyskawicą czarnej energii, po prostu czuć tylko smród gdzieś tam przypalanego mięsa i gdzieś się tam rzuca pod ścianę i tam spływasz po tej ścianie, nie? Ale jeszcze dycham, tak? Czy... Tak, no jesteś ranny, krytycznie ranny, ciężko ranny. No znowu widzę, leżę po prostu. Ja też mam krytyczną ranę, ale... Odpierzyło mi tego. Tego się nie da uniknąć? Nie, no bo to jest wybuch na całe pomieszczenie. No to jestem na zerze. No to jestem na zero. Równe zero? Tak, równe zero. Przynajmniej no to po prostu jesteś ciężko ranny, ale bez krytyków, nie? Dobra, robimy tak. Czy coś się jeszcze oprócz tego dzieje, jak przeżyliśmy? Znaczy, dalej widzicie, że ta wieża wydziela, bo tam nad sufitem są jakieś otwory, przez które widać przestrzeń na zewnątrz i widzicie, że ta wieża dalej rozsyła jakieś tam wyładowania energetyczne między tymi kolejnymi wieżami. No i dalej widzicie po przeciwnej stronie pomieszczenia, że w tym słupie światła sobie wisi po prostu ten robak Psycharus, który wcześniej wam porwał statek. No, ale nastała już... jakby powiedzieć cisza, już tutaj nic już was nie atakuje. Zostaliście wy poranieni, ledwo żywi. A czekaj, czy twoi przeżyli? Mieli 10 pancerza, czyli po 8 obrażeń. Czekaj, ten już nie żyje. Właśnie, usmażony. Jest jeszcze kwestia taka, że ja nie mam już faint pointów w tym momencie i mam teraz na 10 krytyka. Wiesz, wydając na przerzuty faint pointy, to nie wydaje się ich na stałe. A mogę jeszcze... To jest z całkowitej puli, po prostu spalisz na stałe już wtedy fate pointa, żeby uniknąć śmierci, nie? To zostanie mi jeden. Ja mam 3 jeszcze, więc może przeżyjemy przygodę. Dobra, to czekaj, 42 minus 3 razy 8 to jest 24, to jest 6 do 32 to jest 8. 8, czyli tutaj został jeden. No, zostało dwóch żołnierzy i wy. Dobra, mistrzu gry, czy wygląda na to, jakbyśmy tutaj podłożyli tą pierdoloną bombę i nią odpalili, to rozwalimy, czy nie? Jak to jest? Niech ktoś mi z was rzuci na tech usa.
właśnie, ma, bo tam chyba nie ma, bo tam chyba nie ma, nie ma takiej rzeczy jak Demolitions, albo czy jest skill Demolitions? Demolitions, ale żaden z nas go nie ma. Okej, okay, ale on jest z Advanced, czyli nie możecie go na niego rzucać, jak nie macie wykupionego, dobra. Czy któryś z żołnierzy może to mieć, czy nie? Żołnierze? Nie, żołnierze nie mają Demolitions. No to już musicie polegać na swoim własnym rozumowaniu. Jak wrócicie na Tech Usa i zdacie, to wam powiem z pewnością, a tak możecie domniemywać. A ma dużego Tech Usa? Z tego co kojarzę, Tech Usa też jest advanced skillem. Wiesz co, ja mam tylko low tech, więc, ale to chyba się nie da też, że... Wiedza? No to... A, ty jesteś nieprzytomny, no to... No. Ty nie możesz rzucić. Okay. Żaden z nas nie ma Tech Usa. To, ja to na inteligencję z minus 20. Ja mam tylko survival ewentualnie, ale... Ja nie mam co rzucać, bo mam 4 fatiga, więc ni chuja mi się nie wyjdzie. Dobra. Pamiętajcie, że Anders może kogoś dopingować. Dobić. Tak. To... Dobić też. Co prochodzi z tym rolem dzisiaj? Nie wiem, rol jest przeciwko wam dzisiaj ewidentnie. Dobra. Nie macie pojęcia, czy jeśli odpalicie tą bombę tutaj, czy ona zadziała tak, jak miała zadziałać. Dobra. Próbujemy. Czekaj. Jeszcze ja mogę rzucić. Zobaczmy, jak to będzie. Na inteligencję, tak? O. Anders. O. No to Anders, raczej wydaje ci się, że... Jeszcze ten, Santiago też. 2 rzucił. No widzisz, to jednak nie jest tak do końca przeciwko wam. Więc zdajesz sobie sprawę, że siła wybuchu torpedy wirowej jest na tyle potężna, że powinno zmieść całą tą wieżę, jeszcze kawałek tej światostacji przy okazji, czy tą wyspę, na której ta wieża stoi w znacznej większości, więc no, odpalenie jej tak od razu, no to wyparujecie razem z tą wieżą, ale... A tak jak nam tego ustawiamy ten pierdolony zegar i spierdalamy stąd, tak? Mhm. No. Tak, a to wygląda. Dobra, więc ustawiacie zegar, mechaniczny timer, który ma tam odpalić zapalniki, które wysadzą tą torpedę i wysadzą tą bombę i teraz uciekacie, więc poproszę was jeszcze o testy. Powiem to tak, nie rzucam, nie. I mówię, daruj kurde, no. Nie, ja chcę rzucić. O testy wytrzymałości. Przedzieraniu się przez kryształowy las, czy zdążycie dotrzeć do waszego gunkatera zanim... No ale co, no rzucić te toughness? Bez modów? No. Można by ktoś dumpingować czy coś? Nie? Ja też muszę rzucać czy nie? Czy no ciebie niosą. Ciebie niosą, chyba że cię zostawili, to już decyzja drużyny. Nie, niosę go ja, skacząc na jednej nodze. Wyrzuciłem dwa sukcesy, no nie? Jestem zmęczony. No tylko Quercus Robustus. Zmęczenie to raz, ale widzicie, że Quercus z każdym kolejnym metrem przedzieracie się przez kryształowy las, to widzicie, że Quercus zostaje coraz bardziej z tyłu i zauważacie też, że z tyłu pomiędzy tych kryształowych drzew zaczynają wysypywać się zatrważająca ilość pająków, odłamków, które zaczynają pędzić w waszą stronę, próbując was dorwać, zanim uciekniecie z tego przeklętego miejsca. Czy Quercus zdąży, czy nie? Patrząc tak do tyłu. Biegnę jak najszybciej, odwracam się i tak cię nie lubiłem. Więc teraz tak, Quercusie Robustusie, jeżeli masz 2 wyjścia, rzucasz jeszcze jeden test, żeby ostatnim wysiłkiem woli dobiec do gunkatera, zanim zamknął włas i odlecą. No. Tylko już ze zmęczeniem na pierwszym poziomie, czyli tam fatigue 1 level, sobie musisz odznaczyć. Albo palisz fate pointa i ci się to uda. No to ewentualnie dopingowany przez kolegów możesz. Ktoś dopinguje? Proszę! Obaj, kurwa! Quercus, no chuja pana szybciej! Puśćcie się! Dobra. Czy ten drugi pan też daje, czy nie? On go nigdy nie lubił przecież. Tak, i tak cię nie lubiłem, chuju, ale biegnij, tak?
O to chodzi. 10, może go to zmotywuje. Plus 10 czy plus 20? Żeby na złość ci zrobił. To jeśli cię też Anders motywuje, no to dostajesz łącznie plus 20 do rzutu. Czyli ci się udało, bo miałeś tylko minus 5. I to chyba 57 na 58. No to naprawdę, Quercusie, Robustusie, po prostu te twoje mechaniczne nogi po prostu tak, wiesz, w dramatyczny sposób już widzicie, jak już praktycznie Gunkater już tam silniki grzeje, już się prawie od ziemi odrywa, włas już się prawie zamyka, a Quercus na tych swoich cybernetycznych nogach po prostu się wybija i tak po prostu łapie się palcami krawędzi tego włazu i te pająki tak aż się tak na siebie po prostu nabiegają, żeby go dorwać w ostatniej chwili, taką kupkę rosnących tych i go wciągacie i wylatujecie po prostu w przestrzeń. Gdy wasz Gunkater unosi się w smudze spalin, czujecie dreszcz przechodzący przez kabinę. Kierujecie wzrok na obraz zmniejszającej się wieży obcych i nagle wszystkie iluminatory i hololity wypełnia błysk oślepiającego białego światła. Przez chwilę panuje cisza, potem nagła fala uderzeniowa uderza w Gunkatera i rzuca go dziko w powietrze. Gdy światło znika, możecie zobaczyć trzeszczącą niebieską kulę detonacji wiru, wiszącą nad wyspą, chciwie czerpiącą wstęgi energii z mrocznej fortecy. W oddali widać inne wieże przekaźnikowe, które rozbłyskują i wypalają się, gdy wir pozbawia je energii. A potem znajdujecie się za kurtyną ciśnieniową i ponownie wchodzicie w pustkę. W samą porę, by zobaczyć, jak monolityczna, obca struktura zaczyna implodować. Wiii! Ura! Pierdalamy, panowie! Lecicie, widzicie, że bitwa, która toczyła się gdzieś tam w kosmosie w międzyczasie, powoli dobiega końca i szala tej bitwy wcale niestety nie przechyla się na waszą korzyść. Widzicie, jak osy pustki strugami plazmowej energii prują pas asteroidów, w którym znajdują się ten pokuta z Jokantos oraz okolice Księżyca, na którym jest kolonia, która wam pomagała. Ale kiedy już lecicie w kosmosie, pędząc jak najszybciej, żeby dolecieć do Karmazynowego Króla, widzicie, jak z powodu implozji światostacji Juwat, światostacji Xenot, widzicie, jak kolejne osy pustki zaczynają eksplodować w rozbłyskach niebieskiego światła. Mija dobre 2 godziny lotu na tym, co fabryka wam dała w tym połatanym na ślinę i cokolwiek innego Gunkaterze. Kiedy wchodzicie w jakikolwiek zasięg pozwalający nawiązać łączność voxową z Karmazynowym Królem. Oczywiście czuwająca pod nieobecność kapitana Beatrice momentalnie nawiązuje łączność i zasypuje wszystkie kanały Voxa rozszczebiotanymi zapytaniami o to, czy żyjecie i że król, ten Karmazynowy Król, odzyskał moc w silnikach plazmowych i silnikach warp. Poczekajcie na nas, ty przygotuj stół, żeby przyszyć mi nogę. Tam jeszcze kilka chyba było. Pewnie też Regis jest odwieziony na oddział odmówkowy, bo... Zdejmijcie też wszystkich... Aha, to jest jedyny nasz środek transportu. Dobra, próbujemy podlecieć do tego pierdolonego drugiego statku, zebrać te niedobitki, tak jak obiecywaliśmy, no nie? Ale jeszcze Gunkaterem, czy już chcecie lecieć tym, Karmazynowym Królem? Karmazynowym Królem chyba. No to tak, bo Karmazynowy Król znajdował się na granicy układu, więc zanim do niego dolecicie i on do was, to parę godzin lotu standardowego. Mamy tyle miejsca, żeby zabrać tych ludzi, czy ni chuja. Łączę się z nią i pytam się, czy odpowiada, no nie, każe nawiązać kontakt. Już zaraz sobie zajrzę na Karmazynowego Króla, bo wyście mieli ogólne straty populacji... Dużo. Czekaj, 24 tysiące, sobie odpalę kalkulator, 24 tysiące minus 15%, z czego podzielić to potem na jakieś 2, czyli 3600 to jest 1500, no straciliście w sumie 1800 osób w tym momencie. Dobra, wywołuję tą pokusę Jokasty, tak to się chyba nazywało? Pokutę z Jokantos. No, to mówię, pokusę z Jokasty. Dobra. Pani kapitan, no, żyjecie? Wywoływanie na Voxie trwa jakiś czas.
kiedy w końcu łapiecie niewyraźny, zakłócany jakimiś wyładowaniami sygnał, że żyjemy, ale niewiele z nas zostało. Pokuta, dobra. Pokuta jest stracona. Dobrze. Będziemy musieli, podlecimy po was. Ilu twoich przeżyło? Ilu naszych przeżyło? Może z 200 osób w sumie. Dokładnie nie wiem. Część ratowała się szalupami. Dobra, próbuję ich zebrać, kurwa, wszystkich. No nie, rozdaję rozkazy. Klasztor rozstrzelali wcześniej. Klasztor, nie wiecie co z klasztorem, żadnych informacji nie ma, nie? Ja chcę wiedzieć, jest strzelam. Rzuć mi, lordzie kapitanie, rzuć mi na 3K100. Po wielu, wielu godzinach, a może nawet więcej niż w całym dniu poszukiwań z załogi Pokuty Jokantos razem z panią kapitan, uda wam się uratować 157 załogantów. Dobra, ja przekazuję dowodzenie nad tą akcją mojemu pierwszemu. Sam idę, żeby przyszyli mi nogę. Dobrze, czyli udajesz się do Medbeya w takim razie. Tak. Andersie, ty chciałeś się dowiedzieć co z tym. Rzuć mi na skrutiny plus detection. Czyli bonus detekcji waszego Kringmisona, dolicz sobie do skrutiny i rzuć. No u siebie na skrutiny na swojej karcie postaci rzuć, albo na, no. I dolicz bonus z detekcji okrętu. A gdzie jest skrutiny? W skillsach. Na samym dole nad sercem, no nie? Pod logiką. Właśnie. Plus z detekcji statku. Nie wiem ile tam King Crimson ma detekcji, zaraz ci powiem. Detection 25. Ja sobie to porzucę. Przy okazji poszukiwań rozbitków z Pokuty z Jokantos odczyty skanerów specjalnie nakierowanych w okolice, gdzie był umieszczony klasztor, okazuje się, że został praktycznie całkowicie wysmażony przez tajemniczą broń ospustki, więc najprawdopodobniej nie ostał się tam kamień na kamieniu. Dobrze. Jeszcze została baza, nie? Chcesz rozstrzelać? Jest jeszcze wioska na Księżycu, nie? I ludzie... No właśnie, na tą wioskę na Księżycu przydałoby się zobaczyć. No. Ludzie Marteka i wioska mutantów. Jedziemy. Chcemy zbombardować wioskę mutantów. Nie, lecimy zobaczyć, co tam coś zostało. Możesz przestać podjudzać załogę do wyrzynania biednych mutantów? Biednych mutantów? Lecimy nad Księżyc. Tak, mi rozkłada. Lecimy. Lecicie na Księżyc i widzicie, że akurat, jeżeli chodzi o osadę ocaleńców Merteka, to jakichś większych śladów zniszczeń tam nie ma, aczkolwiek wasze skanery pokazują, że gdzieś w części tej instalacji toczą się jakieś walki, najprawdopodobniej. W części? W części, gdzieś tam w jednej... Precyzyjnie ostrzelać tą część? Precyzyjnie ostrzelać? To musiałbyś rzucić na... Tylko, że wiecie, macie taką broń na pokładzie, że użycie jej przeciwko... No makrokanony chyba, nie wiem, czy nie są zbyt potężne, żeby mogły nie roznieść. My tu nie przybyliśmy robić eksterminatus, kurwa jego mać. Nie? Nie. Taki monot. Mogę zamknąć makrokanonem gdzieś. Oni w ogóle odbierają nasze transmisje? Tak, czy nikt się z wami nie łączy, prawdopodobnie nikt nie zwraca uwagi, że gdzieś tam na orbicie wisi okręt, nie, ale... Nadaje, każe nadać, żeby się poddali, albo strzelamy wiochę, no i tyle. Do obu grup. Dobrze, to rzuć na dowodzenie, tudzież na zastraszanie. Ja mogę. A na czarma mogę? Ja mogę zastraszanie. Ja mam bądź zastraszanie dla siebie mili, albo będziemy musieli być niemili. Ja mam dużo zastraszania. Tak. Ja mogę na czarma rzucić, mistrzu gry? Nie, no bardziej na zastraszanie, jeżeli grozi zniszczeniem wioski. Czarma. Gdzie jest czarma, a gdzie jest zastraszanie? Intimidate. Mamy tutaj jakieś dodatki, czy nie? No za okręt, no plus 20 na pewno. Ja mogę rozkazać mojemu towarzyszowi, żeby dobrze robię, dobrze to zrobił. To tak, no. To twój trade ci na to pozwala. Czyli on mnie, ja jemu, więc plus 30, tak? Zastraszamy. Komplementujecie się. No to mam 4 sukcesu. 3 sukcesy. Czyli 4, no. Po kilkunastu minutach oczekiwania na odpowiedź, Anders był nieco mniej przekonujący, ale też był przekonujący. Więc dostajecie odpowiedź z planety, z Księżyca, że mutanci zawiesili, bo to byli mutanci, rozpętali po prostu
walki, chcąc przejąć dostęp do lądowisk i dostać się do ewentualnie jakichś pojazdów, które mogłyby ich stamtąd zabrać. Zawiesili. Każę przeskanować planetę, żeby zobaczyć, ilu jest żywych ludzi, a których mogę zabrać. Ale tych, mówisz o ludziach, czy o mutantach również? Ile jest żywych istot na tym? No to rzuć mi 5K1000. No to właśnie taka jest populacja Księżyca, z czego 1697 to mutanci. Tamy w załodze? Jeszcze raz? Ostrzeliwujemy ich? Nie ostrzeliwujemy, bo mogą być nam przydatni. Wiecie, wy też macie w zęzach najpewniej jakichś mutantów, tylko nawet o tym pewnie nie wiecie. Najniższe pokłady. Musimy też przeszukać ich dobytek. Może mają jakieś cenne przedmioty, które mogliby nam opłacić. Patrzę się na niego. Co? No. Dobytek tutaj. No, mogą być jakieś drobiazgi. Musimy wyciągnąć z nich wszystko to potrzebne. Seneszal chce okradać ludzi, no. I biedne mutanty. Nie okradać, tylko wyegzekwować opłaty. Pomóc im wyzbyć się ziemskich przywiązań. Bilety, żeby kupili bilety na nasz statek. Próbuję się połączyć z tym, który dał nam tą bombkę. Z Mertekiem, no. On ma dymowę. No nie wiem, może wygrał Talon, nie? Panie Mertek, czy pan mnie słyszy? Wywiązaliśmy się z zadania. Zdążyliśmy się zorientować, skoro imperialny okręt wisi na orbicie, to raczej znaczy, że blokada została zdjęta. Czy pan Martek jest chętny do wrócenia na łono natury, to znaczy imperium? Myślę, że siedzenie na tym zapyziałym księżycu grozi jedynie postępującą grzybicą i niczym więcej. Dobrze. To pragnę zakomunikować, że za drobną opłatą od głowy możemy was dotransportować do najbliższej przyjaznej przestrzeni. Co rozumiesz przez drobną opłatę, lordzie? Zważ na to, gdzie jesteśmy. Nie wiem. Miałeś podobno jakieś składy broni, czegoś takiego. To już ci nie będzie potrzebne. Przecież nie zostawisz tu tego, a ja mam puste ładownie. Rozumiesz, Martek, prawda? Czarm, między nami mówiąc. Dobra, rzuć. Ten mnie oczywiście dopinguje, prawda? Anders? Tak nieśmiało, prawda, kapitanie? Myślę, że nam się już tutaj nie przydadzą, ale liczę na... Jeszcze pytanie. Czy mam zabierać też mutantów, czy... Ty się znasz bardziej na tym. Jeżeli ich stąd wylecę, czy będą próbowali przejąć mi statek? Ile? 1000 mutantów? Ciężko powiedzieć, to zależy, jakie warunki im zapewnisz. Okazjonalny bunt robotów. Proponuję, czy mógłbyś mnie skontaktować z jakimś ich przywódcą albo coś takiego, bo widzę, że rozmawialiście, jak przylecieliśmy. I to bardzo głośno. Profesjonalną opiekę medyczną. Pomocowe czwartki. Tak. Pracę w młodym, dynamicznym zespole. Tak, bardzo dynamicznym. Dynamiczny, rotacja załogi. Zwłaszcza jak dynamicznie komuś nogę odstrzelał. To znaczy, jak się połączyłem z tym głównym mutantów czy coś, proponuję im po prostu przyjęcie na służbę jako czyściciel, jako personel wykwalifikowany do czyszczenia pewnych z normalną zapłatą, tak jak zwykli ludzie, tak? Po 5 latach możliwy awans na mołdylczego serwitora. Chyba nie lubię, jak mi się Seneszel wpierdala w rozmowę. No, czy mógłby jaśnie wielmożny pan przez chwilę cichnąć? Dziękuję. No więc, mam na ten czarm rzucać, czy nie? Rzuć, tylko oni są tacy trochę, no, średnio dobrze nastawieni, więc będziesz miał minus 10 do rzutu. Tak, ale mam plus 10 od tego, czyli rzucam bez modyfikatorów. Bo im się na tym księżycu w miarę dobrze żyło, chcieli się tylko dorwać do zapasów Merteka. Jest wpyte, nie? No dobra, no to zostają, no. Oni wolą sobie siedzieć na tym księżycu, im tu dobrze. Dobrze, nie ma sprawy. Zostawiamy im tyle życia, ile możemy i spierdalamy. Czyli ile mam jeszcze? Czy wszystko wyrównałem? 300 osób mi brakuje do pełnej załogi.
Dostałeś 1000 tych i 157, nie? No to miałeś. Miałeś w tej chwili 2200. 22200. 22200 plus 1000 i plus 157 to masz 2300 357. Jakieś 700 nam, tak? Brakuje. Mhm. No, pewnie 10% to jest 2400, no to 1% to jest 240, tak? Dobrze mówię. Tak. Mhm. No to jest parę procent, nie wiem dokładnie. Jakie procent brakuje? No jakiś, spadło ci ubytek populacji, spadł ci do jakichś 3%. Dobra. No to dziękuję się państwu za wizytę. Co? Czekaj, bo kiedy już zbierasz się do opuszczenia tego przeklętego systemu, właściwie nadal nie wiecie do końca, gdzie wy jesteście i jak długo wam zajmie powrót do domu. Dostajesz alarmowe komunikaty na wszystkich kanałach, że z Immaterium dokonał tranzycji jakiś statek, który wywołuje was na wszystkich kanałach. Tak, słucham. Dzień dobry, zostałem Jole. Znaczy, kto mówi? Wydaje mi się, że to mój znany, bardzo fajny okręt badawczy Inkwizycji. Prawda? Dobrze myślę? Dostajecie na Voxie komunikat. Tu Lord Kapitan Sebastian Kiel z Ręki Zbawienia. Opuśćcie tarczę, wyłączcie działa, przygotujcie się do abordażu. Co to kurwa jest? Przepraszam. Kim? Piraci. To są piraci? No. Rzuć mi na, jeżeli chcecie wiedzieć co to za statek, to rzuć mi na Scrutiny plus Detection. Okej, rzucamy. Krutini. Detection było z tego, co kojarzy 25? Bo to pingujcie się. Więc ty masz plus 20, a ja mam plus 10. Słyszysz? Ale Krutini było 25, nie? Tak. Dobra, czyli 25? No plus 45, a ja mam plus 30. Ja mam 6, on ma 7. Magnus, odczyty dostarczone błyskawicznie przez serwitory, które tam podczepione do odpowiednich kogitatorów wysłały ci raport, informują, że Ręka Zbawienia jest krążownikiem klasy księżycowej, który właśnie namierza was wszystkim, co ma na pokładzie. A kto to jest, kurwa? Weź mi powiedz. Bo czy mówi mi te nazwisko coś, czy nie? A masz jakąś wiedzę o Rogue Traders? Tak, mam. To Rogue Trader pewnie ma. Ja mam coś Imperial, więc jeżeli to Imperial, no to bym no to też możesz rzucić. Nie wiem. Nie wiem kto to. Bez bonusów, nie, bez bonusów. Tak, bez. Chyba, że cię ten... Motywujemy go. Nie macie pojęcia, kim jest Sebastian Kiel. Nie mamy. Nawet jak motywują. Dlaczego miałbym to zrobić? Kim jesteście? Mówi tutaj Santiago de Nuvo. Też wolny kupiec. O co chodzi? Ponieważ działamy w imieniu floty wojennej Kalixis, więc radziłbym się posłuchać. Dobra. Zapraszam na mój statek, drogi nie wiem kto, kanałem do reszty, przygotować się do podjęcia walki, jeżeli będą chcieli. Po prostu jeżeli po tym otworzą ogień, tak? Będziemy się bronić na statku. Możesz już wypuścić nasze murder serwitory i te bojowe też. Rozkaz na to, co nam zostało, to poszło, wiesz, z powrotem. Bo już chyba działają, no nie? Tak. Dobra, więc widzicie, jak najeżony działami imperialny krążownik zbliża się do was na prawie że bezpośrednią odległość, bo kiedy wisicie w przestrzeni, to dzieli was nawet mniej niż jedna jednostka pustki i wysyłają w waszym kierunku kilka gunkaterów podobnych do tego, jakimi sami korzystaliście jeszcze niedawno, żeby polecieć na światostację Juwat i wrócić z powrotem. Na tym skończymy dzisiejszą sesję, a kolejną rozpoczniemy od... To teraz ja mam pytanie. Za uratowanie takiej ilości ludzi, to ile tych fate pointów dostaliśmy? Po 4? Fate pointów? No... Po jednym. Jednym? No po jednym. Nie. To nie jest. To nie jest. Tyle żeśmy spalili. No i takie życie. To jest ciężkie życie. A wy ile?
2. No Quercus 1. Quercus 1. I teraz tak. Punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia dostajecie łącznie po 700 punktów doświadczenia. I po 700. I plus 4 punkty do profit factor dostajecie. Czyli tak, jednego fate pointa i po 700 punktów. Tak, i plus 4 do profit faktora też dostajecie. Czekaj, chwilę, muszę zajrzeć to po TLK, bo od ilu punktów XP się wchodzi na kolejny level? Od 10 tysięcy na trzeci. Okej, okay, a na drugi, bo ja mam... Od 7. Od 7. Od 7, okej. Okay. Tak. Bo ja dałem się zarobił tylko 2700. No to jesteś okay na pierwszej randze. Znaczy, ale, czekaj, nie, bo ty. Ale jest nie, 5. Nie, dolicz jeszcze sobie 5000 startowe bodajże. Tak, bo macie, startujesz z poziomu 5000 punktów, jak okay, tworzysz. Okej, czyli to mam 7700. To już jesteś na drugiej randze, Seneszala. Już się dostał okay, do drugiej tabelki, rozwoju ci się odblokowuje. Okej, okay, dobra. To ja w takim razie zobaczę sobie na rozwój, ale to za chwilę. Tylko muszę podręcznik wygrzewać. I będę sobie tutaj teraz rozwijał. A w ogóle gdzie się wpisuje te punkty doświadczenia tutaj na tej karcie? Bo jest... W zakładce Talents, tam Experience and Advancement, jak scrollujesz. I wpisujesz tylko w Earned XP i jeżeli nowe umiejętności wykupujesz, no to wpisujesz sobie co, ile punktów na to wydajesz, to samo ci oblicza, ile ci zostało i ile zużyłeś. Tak, tylko w Earned XP tam sobie wpisujesz ten... Mhm. I ilość doświadczenia, ten XP to spend to samo ci wylicza i ile wydałeś, to total XP spend też ci wylicza samo, jak wpisujesz te kolejne rozwoje, które wykupujesz. No, to ja chyba wiem, co będę miał. Będę miał w ręku pistolet i kurwa ten miecz. Rozumiem, a co ze zmęczeniem? Czy dalej mam, ja sobie mogę już odznaczyć? Wiesz co, jeszcze ten, zmęczenie jeszcze tak ci szybko nie spada, bo dopiero minęło okay może, wiesz, w godzinach od kilka godzin. Okej, okay, dobra, to ja mam dalej zaznaczone, tak. Nie, dobra, może jeden dzień, ale tam jak szybko spada zmęczenie, to musiałbym sprawdzić w podręczniku, ale na pewno nie spada tak. Okej, okay, to ja sprawdzę po prostu. Mam na razie 4 poziomy na limicie 2. Więc ty masz, jesteś nieprzytomny tak jakby cały czas. Okej. Okay. Okej, okay, nie, bo myślałem, że to już minęło trochę czasu podczas tej ewakuacji. Ale okej. Okay. Doba. Na razie za bardzo się nie leczymy. Nie, long resta zaliczycie może, wiesz, przy gdzieś tam później, nie? No chyba, że was krążownik imperialny wysadzi w powietrze. Wtedy będzie odpoczynek długi. W jakim banku jesteśmy? W podręczniku musiałbyś wejść na swoją postać i zobaczyć, ale chyba wszyscy rangi mają od tego samego, tak, na drugim. Trzeci jest od 10 tysięcy. To weapon wielder boli. Tu weapon wielder mam, ale już mam. Masz, jak weźmiesz ballistik, to możesz mieć pistolet. Zwalony mam. Anders idzie totalnie w ten. Ja sobie wezmę na razie toughness na prosty, bo ja się to... zastanowię na spokojnie. Też na spokojnie, bo już... Bo wytrzymałość tutaj pokazało, że jest trochę za mała, bo się wykończyły mnie schody w pierwszej kolejności. Dobra, ja kończę, bo jutro do pracy. To no to ja... też się rozłączę, ale rozwinę sobie jeszcze. No dobrze, no to w tym miejscu kończymy dzisiejszą przygodę, zamykamy rozdział zwany Mroczną Granicą. Po spaleniu kilku punktów przeznaczenia w drużynie udało się przeżyć. Dziękujemy wszystkim za uwagę, dziękuję graczom za udział. Pozdrawiamy widzów na czacie i życzymy im miłej nocki. I zapraszam w czwartek o godzinie 18 na Twitcha na stream, gdzie razem z Bastim ze Stowarzyszenia Toporów będziemy rozmawiać o linii wydawniczej czwartej edycji Earthdawna, więc taki będzie streamek podcastowy i tymczasem pa pateczki, dobranoc. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie, wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.